Cześć, właśnie będę zaczynał 12 odcinek Demontaska, będzie to pierwszy hunt. No i co, życzcie mi powodzenia, żeby coś wypadło fajnego. No i zaczynamy. Widzimy się, jak wydropię coś ciekawego. MMS-ka. Nie MMS-ka, Demonka. Boże, nie wiem skąd mi się znalazło, że Demonka. Że MMS-ka, no, ale... No, Demon Shield, spoko. Nice. To ładny początek. O, jest. Spoko. A nie mam na niego kap, a to zaraz go wezmę. Fajerax. No bez tego to nie mogło się obejść. O, druga demonka. Spoko. Pyrax. Trzeci Pyrax. No, przegonione te demonki, dwie. 3 do 2 dla Fireaxa. A może jeszcze demonka spadnie. Fajnie by było. O! No to teraz MMS-ka poleciała. O to chodziło. MMS-ka jest. No, czwarty Fireax. Spoko. Goldring, okej. Okay. Spoko. 8K. Fireax. Spoko. To już piąty? Tak, piąty na tym huncie. O! Golden Legi jeszcze. Ładnie. Kurde. Leci naprawdę w porządku. Na tym huncie. Jeszcze jeden Goldring. Co jest? No kick. Tylko nie wiem dlaczego, bo no strada działa. Connection low. Aha. Nie no, nie straciłem levela. No i właśnie skończyłem tego hunta, tylko właśnie nie z własnej... Z własnych chęci, tylko od Cipsoftu. Wszystkich cofnęło nagle do temple. No i co? Demonów zabitych mamy 106, tak? 106 demonów. Licznik zaraz za chwilę zaaktualizuję. 2, 3, 9, 8. 2, 3, 9, 8. No i co? To by było na tyle, jeżeli chodzi o tego hunta. Loot widzicie, tutaj jest w plecakach. Bardzo spoko posypało. Wszystko jest ok, chyba jeżeli chodzi o itemy, tam też wszystko się zgadza. Teraz widzicie podsumowanie i za chwilę przejdziemy do hunta drugiego. No i lecimy z drugim huntem. Zobaczymy, czy wydropi mi coś tutaj ciekawego. Widzimy się, jak coś takiego właśnie wydropię. Jeszcze tylko softy, łuk i jazda. Demonka. Pierwszy demon. Spoko, nie? Super. O, Goldring.
Giant Sword. Kurde, zasypiam na tych demonach. Giant Sword. I od razu level wleciał. Się ładnie skleiło. Jest. Fire Axe, kurde. Ej. Nie. Giant Sword, kurde, chociaż tyle. Demonka. Chociaż kurde tyle, no. Masakra. Jeszcze Fire Axe na koniec. Nie. Litości, błagam. Gold Ring jeszcze. Ja już zasypiam, nie? Tutaj sobie zakończymy tego hunta. 110 demonów zabitych. 2 godziny, 20 minut, 21 minut. Hunta, naprawdę, już mi się chce spać. Za 21. No. Tak to właśnie widzicie, tutaj mam te wszystkie itemki, jakie wydropiłem. No, tragedii jakiejś wielkiej nie ma, ale też kokosów wielkich nie zbiłem, tak jak na przykład na ostatnim huncie. To by było na tyle na tym huncie. Teraz macie podsumowanie oczywiście i za chwilę przejdziemy do hunta trzeciego. No i lecimy z trzecim huntem, tylko że ten hunt nie będzie taki normalny, ponieważ mam Preya na demony. 10 na 10 wartość dodatkowego luta, także no, zapowiada się ciekawie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy się, jak wydropię coś ciekawego. Mam nadzieję, że to będzie niebawem. Zaczynamy od Fire Axa. Świetny początek, jakby nie było. Świetny ten Prey, podoba mi się jak najbardziej, polecam. O, Golden Legi, nareszcie coś lepszego. Fire Axe, numer 3. Ale naprawdę coś słabo z tym Preyem jest. Myślałem, że będzie lepiej, naprawdę. No. Chociaż tyle. MMS-ka. Ale chyba bez tego Prey bonusu, bo bym miał w nawiasie ten Prey bonus aktyw, także chyba... To, że wypadła MMS-ka, ten bonus nie miał w ogóle znaczenia. Tak mi się wydaje. Demon Shield. No już lepiej. I to jest chyba drugi item, który jest od Preya. Giant Sword bez Preya. Fire Axe. Czwarty? Czwarty, no. Myślałem, że będzie też więcej Fire Axe'ów. O, MMS-ka i to już jest od Preya. Pod sam koniec akurat tego Preya, bo naprawdę mało zostało czasu, ale jest. Jakiś przebłysk, że to działa.
Giant Sword. Już bez Preya. Fire Axe. Piąty. MMS-ka jeszcze, ja pierdzielę. Trzecia na jednym punkcie. Szósty Fire Axe. Aż wstanę, nie? A wstanę. Wstanę. Cztery MMS-ki. Jeden hunt. Giant Sword jeszcze na koniec. Koniec hunta oficjalnie. Dwie strzały mi zostały. Więc już demonów nie zabiję na tym huncie. Hunt skończony. 133. Demony zabite. Tutaj macie luta całego, jaki był. Prey wykorzystany. Tam minuta 58 do minuty. Wykorzystane jak tylko można było, wykorzystałem. Już naprawdę mi się nie chce patrzeć na te piksele. Podsumowanie tego hunta macie teraz przed sobą na ekranach. No i za chwilę przejdziemy do podsumowania całego odcinka. Już jestem w depo, jak sami widzicie. Większość itemków, tych najważniejszych, poukładałem już. Na samym początku chciałem wam podziękować za 219 łapek w górę pod 11 odcinkiem, naprawdę dzięki. Ach, naprawdę, jestem zmęczony po tym huncie ostatnim, serio, naprawdę. 3 godziny expienia w sumie, tak. Niecałe 3 godziny, no. 2 godziny 54 minuty, już mi się nie chce naprawdę grać. Ja chętnie poszedłbym już spać. A więc tak, no widzicie, tutaj mam wszystkie itemki, jakie mam od zawsze. Jeżeli chodzi o Preya, to tak, Preya sobie zostawiłem, cały czas jest to 10 na 10. Na ostatniej minucie wyłączyłem, przełączyłem na Hellfire Fightery. I będę tak przełączał, aż może w końcu trafię znowu na demony. Więc no, jeżeli będzie znowu demon, to będziemy latać na demony z lootem plus 10. Więc no, na samym początku, jak widzieliście sami, niezbyt przez dłuższy czas tego trzeciego hunta nie byłem zbyt dobrze nastawiony do tego Preya, ale tam, jak dobrze pamiętam, to przez Preya wydropiłem Fire Axe'a, demonkę i MMS-kę, więc no całkiem spoko. I tak większość tego profitu, tego skutku Preya będzie bardziej widoczne w tych diamencikach, demon hornach, w esencjach i tak dalej, tak mi się wydaje. Także no możecie sobie to mniej więcej porównać, ile tego hajsu wyleciało z tych moich podsumowań, ile hajsu wyleciało z tego trzeciego hunta, a czy na jakichś innych. Wydaje mi się, że ten hunt trzeci był jak na razie najlepszym dotychczas. No i co, więcej już gadać nie będę. Naprawdę dziękuję, że oglądaliście. Zostawcie subskrypcję, jeżeli się podobało. Jeżeli wam się podoba kanał, podoba wam się to, co robię. I widzimy się. Zostawcie łapkę w górę, nie wiem, czy mówiłem, pod tym filmem. No i widzimy się w następnym materiale lub na streama. Cześć, trzymajcie się.